Myślę, że tu wszyscy przyjaciele stowarzyszenia są na tej sali. Ja życzę wraz z całym zarządem i radą, aby kolejne 20 lat było usłane pomysłami i promocją nie tylko regionu, ale można już teraz śmiało powiedzieć całej Polski Północnej. Chciałem z tego miejsca za to bardzo serdecznie podziękować, pogratulować pani Halinie i wszystkim jej współpracownikom i życzyć, żeby te kolejne lata, które przed wami, były latami znowu trudnej pracy, bo to nie jest łatwa praca, trudnej pracy na rzecz promocji wszystkiego tego, co istotne, co ważne, co polskie, co buduje tą markę lokalną. Tego życzymy. Poświęca pani i członkowie stowarzyszenia swój czas dla innych, bo promując nasze Kaszuby, powiat kościelski, serce Kaszub, wspomagacie wszystkich innych, którzy też na tym terenie żyją z turystyki, żyją z tego, co ta ziemia rodzi, a nie są często członkami stowarzyszenia. Wy to dla nich robicie i gratuluję wam tego właśnie społecznego zacięcia, tego, że tak wiele zrobiliście dla nas wszystkich i życzę wielu, wielu lat, lat takiej działalności właśnie. Przepraszam na pani prezes, a przede wszystkim członkowie stowarzyszenia. Chciałem wam pogratulować w imieniu Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, Walnego Zgromadzenia Wszystkich Rolników waszej dorobku 20-letniego, pokazanego tutaj w dużym, wielkich osiągnięć. Życzę kolejnych, dalszych wspaniałych sukcesów, życzę dużo sił, bo mając okazję ogólnie spotykać. Wiadomo, w niektórych gminach się zmieniają wójtowie, ale wójt gminy Gnazin przez 20 lat intensywnie nas wspierał i nadal wspiera. Ale również mamy wspaniałą koleżankę, która jest naszym członkiem stowarzyszenia, do której mogę się zawsze zwrócić o pomoc, o wsparcie, o gdzieś mam problem pisania jakiegoś pisma, to Gabrysia mi odpowiada. Teraz chciałbym wystąpić w roli jako właściciel Kaszubskiego Centrum Edukacji Radomego, które jest starsze zaledwie o 5 lat od kościelskiej katy, ale przez te wiele spotkań, które wspólnie z Halinką prowadziliśmy różnego rodzaju działalność, mam tylko dobre wspomnienia. Gratuluję. W imieniu całego zarządu własnym życzę następnych kolejnych lat sukcesu. Pięknego życia na emeryturze, bo też już na niej jestem i wszystkiego najlepszego, a zwłaszcza, żebyśmy się wszyscy Państwo otaczali wspaniałymi, życzliwymi, pogodnymi ludźmi, bo wtedy będzie nam miło spędzać czas i pięknie się będzie nam żyć. W imieniu Pana Marszałka Województwa Pomorskiego Wieczysława Struka, który jest również prezesem honorowym Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu Zarządu PROD, Biura PROD, bo jest Pan Dyrektor, pracowników Departamentu Turystyki i moim własnym. Gratulacje, 20 lat to rzeczywiście nie mało. Ja myślę, proszę Państwa, że o wydarzeniach zapomnimy, ale zapamiętamy empatię, serce, zaangażowanie Pani Haliny, która tutaj wiele zdziałała na rzecz promocji właśnie powiatu kościerskiego. I tu kieruję słowa do Pana Starosty, bo to wsparcie jest niesamowite i za to należą się również podziękowania. Ale myślę, że należy też Halinko wspomnieć o tym, że masz niesamowite wsparcie wśród wielu ludzi, przede wszystkim wśród swojego zarządu i pań, które dzisiaj były nagrodzone. Chcieliśmy udekorować Cię takim pięknym swoim medalem z okazji Twojego 20-lecia. Każda nagroda, każde ciepłe słowo mobilizuje do dalszej pracy. Ale obiecujcie mi, że będziecie nadal ze mną, z naszym stowarzyszeniem i dalej będziecie nas wspierać. To wyróżnienie. Tak. 100 lat, 100 lat, nie żyje nam. 100 lat.